Siedzi! Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja jak zwykle jestem nad sanem, tyle że dzisiaj nie będzie tleni, tylko będą bolenie. Przez ostatnie tygodnie nieźle się wkręciłem w łowienie boleni z powierzchni na woblery typu Walk the Dog. Tak mi się to spodobało, że postanowiłem kupić trochę woblerów, między innymi od Daniela Zaręby. Mam też kilka od Andrzeja Lipińskiego, Pandora i kilka no-name'ów. Nie wiem, kto zrobił te wobki. No i tak się tutaj kręcę po tym sanie i powiem wam, że brania są mega widowiskowe, zakochałem się w nich i normalnie chyba dla tych brań to teraz zamiast kleni będę łowił bolenie. Ja jestem dosłownie teraz pół godziny, złapałem już jednego fajnego bolenia, taki z 64, ale zarąbiście gruby, zobaczycie zaraz na filmie. Przyładował woblera, Jak się nie mylę, to igła Daniela Zaręby, 7,5 cm. Branie na 3 razy, no po prostu zawału serca można było dostać. Także nie przedłużam, zapraszam na film. Na razie. Ale ryba, o kurde, to było dobre, to było dobre, to było dobre, ale na przyłaż załadował, ja pierdolę, masakra, teraz muszę tutaj jakoś go tutaj muszę wyjechać.
Jest mega ryba. Ale grubas. Super. Załadował na 3 razy. Już wam pokazuję. Uja. Nie mógł trafić, ale na 3 razy nawet, kurde, załadował. To było coś pięknego, naprawdę. Dobra. Tak, więc tak. Bolo taki. Wobler Daniela Zaręby. Cały zżarty. Branie przepiękne na 3 razy. Boluś fajny grubasek, piękny. Dobra, wyczepiamy go i buźka i do wody. Dobra, jeszcze raz go pokażę. O, taka bestia. Mega gruby bolo z sanu. Wraca do wody. O, proszę, ja pierniczę. Jak torpeda. Ja. To było dobre. Ja pierdzę. Kilka słów o sprzęcie. Kołowrotek Twin Power 4000 MHG z wysokim przełożeniem. Podwójna korba, żeby lepiej było kręcić. Wędka Savagier Custom Castal 7,23, 2,90 cm długości. Plecionka Varivas, nie pamiętam nazwy, ta kolorowa, 0,12 mm. Mocna agrawka od Spinvala i jeszcze fluokarbon, ale akurat dzisiaj nie mam założonego. Takim sprzętem bez problemu wyholujemy rybę, myślę, do około metra. Siedzi! Siedzi bolo fajny! Wziął się. Ajajaj. Tak myślałem. Ale dobra akcja. Korzystając z okazji, że zaczął padać deszcz, opowiem teraz, jak prowadzę woblery Walk the Dog. Zaraz po wrzuceniu do wody wyciągam woblera szybko do powierzchni i szybkimi ruchami szczytówki wprawiam go w taki ruch zygzakowaty, że wobler chodzi, odbija raz w prawo, raz w lewo, przy czym smuży fajnie na powierzchni i chlapie. Imituje to jakąś, nie wiem, może chorą rybkę i doskonale wabi bolenie do brania. Siedzi. No. Chodź mi pomożesz tu podebrać. Nie, no, to była teraz. Albo dobra, tam może... Dobry bolo.
Ale strzelił pięknie. Nie na ślepo. Nie, nie widziałem go, ale... Ale widocznie tam musiał przepływać przed... O, nieduży. Ale branie fajne. No. Taki z 50. Taki bol. I do wody. Ty, ale w pierwszym rzucie. Od jakichś 3 tygodni płyną takie wodorosty, co skutecznie przeszkadza w łowieniu. Ale jak ktoś jest uparty, to da radę i przy takich warunkach. Siedzi, ale siedzi. Ale przywalił. Ja pierdzielę. Łowienie z powierzchni to jest coś pięknego. Duży. Chodź tu. O, ładny. O, ładny. Ładny. Chodź. O, ładny. 70. Chodź, chodź. Ładny, ładny, chodź, chodź, piękny, chodź, 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 pięknie zgarnął bobka z powierzchni, ładny, będzie gruba 70, coś pięknego, ja pierdzielę, o masakra, ale piękny boluś, ale pięknie to bo teraz zgarnął, ja pierdzielę, jak zjedzony wobler. Wypięty. Już wam pokazuję tą rybkę piękną. O kurde, ale grubas. Ja pierdzielę. Taki bolek. Dobry, około 65 cm. Ale jaki grubasek spasiony. I wraca do wody.
grubasek z sanu. 65 cm na to błatera. Nie tam. Poszedł pięknie. Pięknie.